fight. We drink blood. We revive. And we fight some more. Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul, to jest 19 materiał z Codvein, jak się nie mylę. Zaczynamy co prawda z tego miejsca, ale mam odblokowane skróty, więc będziemy mogli w miarę szybko dotrzeć do miejsca, w którym skończyliśmy. Ja sobie tutaj pogrindowałem, powiem wam. Zdobyłem 400 tysięcy punktów hejs, czyli tych punktów. Ale mnie go teraz zatował. Ale pójdziemy sobie skrótem, tutaj mam odblokowaną jedną drabinkę. Powiem wam, nauczyłem się szybko wchodzić i szybko... O właśnie, widzicie? Dobra, i możemy jeszcze zjeżdżać na drabince. Możemy też biec sprintem. Widzicie? We can go up from here. Sprzedaż pod koniec gry się skapowałem, że tak to działa. Wam, że ta winda jest zbugowana. Zaczekamy na Jacka, bo ona bez niego nie ruszy. A, chyba z nim też nie ruszy. O matko, powiem wam, że to jest jakaś paranoja. No, jedź na górę. Blokuje się ta cholerna winda. Jestem tu za 2 minuty. Dobra, nevermind. Tutaj mamy, moi drodzy, przejście. W tym miejscu żeśmy chyba skończyli. Idziemy po naszą duszę. Ja tutaj zrobiłem sobie rekonesans, zwiad. Generalnie mamy chyba 115 poziom, 5 poziomów sobie wbiłem. O, tutaj naprawdę można sobie nieźle tego doświadczenia zdobyć. Każdy przeciwnik praktycznie daje 11 tysięcy, ten daje 5 tylko, ale... O, to jest nasza dusza. Nasz checkpoint. Dobra, tutaj mamy drabinkę i de facto tutaj jest klucz do zdobycia, który otwiera tamto przejście, nie? Tutaj chyba dropi klucz, czy tutaj ten klucz jest tutaj w tym miejscu, także to łatwe jest dosyć. Więc muszę się uleczyć. No i tutaj otwieramy kluczem te drzwi. No tu czeka nas dosyć trudna walka, wam powiem. Te małpy skoczą tu czy nie zeskoczą na górę? Dobra. Łapka, uważajcie, bo właśnie. Aha. Czy tędy nie zejdziemy, dopóki sobie drabiny nie spuścimy. Dobra. Czy musimy się wrócić i pójść tą długą ścieżką, która jest tutaj obok. A czekajcie, bo ja mam sprint. Ale sprint też zużywa ten. Szkoda, że dopiero pod koniec gry się zorientowałem, no widzicie. Jak to by pomyślał, że dalszym się też sprint robi. Dobra.
Ej. Ślepy zaułek. O cholerka, i co teraz? Moment, bo nie wiem gdzie iść teraz. Ale czad. Mamy zamknięte przejście przecież. Czekajcie, może mam gdzieś spadnąć. Fajnie, że chociaż mogę sprint robić, nie? Zobaczmy, co ta winda robi. Znaczy, dźwignia, przepraszam. Okej. Okay. A w sumie dobrze, bo się wróciłem tam, zobaczyłem, co jest z drugiej strony, nie? Jedną rzecz zmienię. Czego tego nie mogę zmienić? A, bo to jest aktualnie używane. Drugie. Quintanium, dobra. Śmigamy. Mam nadzieję, że ta winda będzie już działała normalnie. O kurde, dalej to samo, widzicie? Się coś kurziwa z tą grą dzieje, nie tak. Chyba, że muszę coś tu nacisnąć. Ale nie sądzę. O, z drugiej strony coś przeoczyłem jeszcze. A, widzicie? Otwierać te drzwi. Chcę wyjść. Nie wiem, czy ja muszę tutaj stać na tym, czy jaki ciul. Nie wiem, co się dzieje z tymi windami. Około 60 sekund muszę tutaj czekać, żeby ona ruszyła do góry. Gorzej będzie, jak będę musiał walczyć z bossem i będę musiał tutaj za każdym razem wchodzić. A widzicie, to się... A, tu jest... dobra. Jest mgiełka. Spokojnie, będę musiał, kurde... się wracać. Ja pierdziu, cieszę się bardzo. Mam jakieś te? Nie mam nic. Okej, chyba boss. Ale przynajmniej jest tutaj obok punkt szybkiej podróży. Jest nas sześciu już. Dobra, pierwszy boss tej lokacji. Nie wiem, czy będziemy w tym odcinku walczyć z kolejnymi dwoma. Przed nami jeszcze jedna lokacja jest taka w miarę dłuższa, taka na godzinkę czasu. No i będzie ostatnia finałowa lokacja. Mam nadzieję, że nie ucieknie teraz, że go dopadniemy. Będzie z nami walczył. Ale nie, no z nim nie będziemy walczyć, on ucieknie. No właśnie. Hmm.
What in the... And how were they? The humble hors d'oeuvres that I so generously prepared for you. All of the lost here. They were your experiments? You're insane. Ah, the main course has just arrived. Ja pierdzie. Bon appétit. Co tu dwóch przeciwników naraz? Ej, kurde, Bella. Przypomniał mi się Dark Souls 1. Tam też był taki jeden grubas i jeden cieniasz. Ej, to chyba... To do dwóch czy trzech przeciwników tu jest? Stay focused, if you're ready. Bela, ale balans. Ej, no jak przez to? Bez jaj. Chyba backstapa się nie da tutaj zrobić. No i zostałem sam. Take this!
oj. Kurwa mać. Dobra, masakra. Ice blood burning this day, sir. Dokładne osiągnięcie Blade Bearer and Conqueror. Kurczę, było chyba kilka powtórzeń. Kilka prób, ale się udało. O, to zdobyłem. 422 obrażenia. A tu niestety nie pamiętam, co to wypadło. O, Ice Blood. 474. To tylko 17 kg waży. O, abyśmy tą broń ulepszyli. To kto wie, może byłoby całkiem przyjemna. 474. Mało waży, więc 502 to trochę lepsze jest. Za szybko atakuje, cholera. Uparłem się na tą jedną broń. No czekajcie, zmieńmy tą broń jeszcze raz. Czterysta dwadzieścia, czterysta dziewięćdziesiąt cztery, czterysta dwa, trzysta siedemdziesiąt dziewięć, czterysta sześć, pięćset cztery, tylko że ona waży czterdzieści. Ta waży 35, ale ma 420, to ma 406. No, trzeba trochę polepszać te bronie, zobaczyć. Która jest w miarę przyzwoita. Kto tam zginął? Stop right there, Mido. Your persistence is tiring. So tell me, just what exactly are you after anyway? What do you have to gain in reviving the Queen? Reviving the Queen? What's so damn funny? I've collected enough data already. I have no more use for the Queen. Then why? Let me ask you something. Do you ever sit back and wonder why you were created in the first place? Or why revenants have power far beyond that of mere humans? That's simple. Everyone knows it was to stop the Queen when she frenzied. Aren't you forgetting something? The day of the Great Collapse? The creatures that caused all that ruin. Both Revenants and the Queen were created to eliminate those horrors. And yet, they are all still incomplete. I wanted to witness Gregorio's monstrous transformation with my own eyes, but sadly it cannot be. Now, allow me to show you the truth of our world. Ah,
O cholera, jasne, co to było? Klatka jest otwarta, super. Całkiem przyzwoity ten Souls-like. Ja pierdzielę. Wampirek się przemienił w jakiegoś stwora. Holy crap. Is fading. We can go out. We can leave. Yes, we're free. We can finally escape this horrible prison. We've been here so long. Mi się nogi często. Damn it, what's going on? What is that thing? No, please. Still alive? Hmm.
No, 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 no. The mist isn't fading. All those relics, and yet somehow he still resists. Stubborn fool. I'll finish you with my own hands. How can you still not understand? You all saw them too. The world outside is overrun with creatures that devour everything in their path. They will be the source of even greater strength for all revenants. Evolution is everything. It is our duty, our very hope as a species. Teraz będę chyba z Mido walczył. Gregorio didn't see that, the blind fool. So he created the red mist as a cage and sealed away all his research. He was satisfied with merely eliminating the feeble horrors within his pen, and thus foolishly halted the march of progress. But the horrors outside continued to evolve, until finally they transcended revenants and became an existential threat. You fools noticed nothing! Our prison of red mist became a barricade, protecting revenants from the horrors that awaited them beyond its borders. All this time you were being shielded by Gregorio from reaching your true potential. The hypocrisy turns my stomach. But now the time has finally come for us to leave the cradle. Let us all rise and ascend the ladder of evolution together! You bastard! After all you've done, just how many more lives are you willing to sacrifice? Enough, Mido! We won't let you do this! A pity. Those who are too weak to keep up with the speed of progress do not deserve to live. What swill? We will stop you. After all they've done for everyone. The successors will not have suffered in vain. Holy crap. Co to za kosa? Żeby nie było za łatwo, to dwie walki pod rząd. Apteczki nawet. Uwaga, 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 bo coś będzie. Shit. No kurde, pieczone. Ha ha ha!
No Luis, atakuj go, kurde, co ty robisz? Ale łatwy przeciwnik. Judging by the state of the red mist, I'd guess that Silva is in a lull at the moment. Still, he has to be on the brink of frenzy. That means it's only a matter of time. Is there a way we can prevent it? Are you sure? Physically, it is possible. You might be able to take on Silva's relic. But if you do, it will mean taking on Silva's mission as well. And that will not be an easy burden to bear. Our world cannot survive without the power of the Red Mist. And that means you would have to sit on that throne forever. Are you truly prepared to accept that fate? Remember, you're not alone. I may not be able to help you in any tangible way. But at the very least, I'm willing to accompany you on the journey. You got a big burden to carry there. Good thing I'm around to help lift it. We're friends. We'll fight together. Dobra. Powiem wam, że było ciężko tutaj, ale się udało. 254 tysiące hejza mamy. Rozumiem, że tu nam się przejście otworzy, tak? I to jest prawdopodobnie nowa lokacja, tak? No, zobaczymy. Czekajcie, bo ja przymam ten bieg. Print. Zaczekajcie, bo tu mamy zejście na dół. Tutaj mamy zejście na dół. O, proszę, co to jest? Kod Vein. Ale Fire Knights, Frozen Empress, Lord of the Thunder. This door tightly sealed. One of the following is required to enter. Aha. Sorry, I'm on my way. Wróć. Lokacje takie jak Soulsa, takie puste, długie, otwarte, trzeba długo biec. No spoko.
Gra nie jest taka zła nawet. Przydałby się tutaj mist. Białka by się przydała, to byśmy... Professional Government Outskirts. Dobra, to będzie lokacja i mapa na następny odcinek. Raczej. A my sobie pójdziemy... O, tutaj jeszcze... A dobra, już będziemy to w następnym odcinku zbierać. Wróćmy się do bazy. Znowa lokacja, tak? Tak, 16%. O, już odkryliśmy. Tych lokacji tutaj, The Deeps, jest chyba wszystkich 12 czy 9. Nie wiem, czemu nie mam odblokowanych pozostałych, no ale... Mała strata. Reports claim that an unidentified horror appeared at the time the Red Mist vanished. Take care, even if you aren't going near the mist. Ooh, now there's a fine specimen. I'll add it to my new collection. Dobra, damy mu te dwa przedmioty. These will spoil pretty quickly, won't they? I'm usually out a long time when I go hunt for blood beads. So I usually want something that lasts a while. I'm getting a bit picky, aren't I? I'll eat it right now. Thanks. On tutaj nic nie ma w zasadzie, tylko możemy to kupić, to się dosyć przydaje. A to kosztuje dychasz. Więc słabo. Please take care of Silva. There's something I want to give you now that we have the chance. My blood code. That way I can keep helping you out even if I'm not around, right? It's a symbol of trust. Go on, take it. Co on mi tutaj, jaki symbol? Oh shit. Atlas. It's totally up to you, but I was hoping you'd give my strength a try. You've done nothing but help me, so I want to return the favor in whatever way I can. So, don't be shy. Go on and take my blood code. Kolejne? Boże święty, ile tych blood kodów jest. W sumie wszystkich chyba jest, nie wiem, 18. Wonderful. Everyone's still safe. What happened? I thought there was an earthquake and then the red mist seemed to vanish. And I thought I heard strange cries in the distance. I hope it was only my imagination. Dobra, wiecie co, teraz zrobimy pierwszą rzecz. Sprzedajmy broń podwójną. Jeżeli takowa jest. W zasadzie to mógłbym to wszystko posprzedać, bo tego nie potrzebuję. No ale dobra. Sell items. Dobra, zrobimy upgrade. O, nie mam tego składnika. Natomiast tutaj było coś ciekawego. Czekajcie, to było 463 na pierwszym poziomie. Nie, 420, przepraszam. Ale patrz, jak to się skaluje. Plus 53, 48, 59, 45. No ta broń jest dosyć słaba, tylko że ona dosyć szybka jest. 38 tylko. No to mało. 40-50. Tylko to waży 43, to 40... O, 59. Im cięższa broń, tym większe obrażenia. Tylko tutaj mamy wagę 46, mamy już mobility slowed, więc to odpada. A reszta... I tutaj też mamy slow.
Mamy 35, towarzy 17, 28, 40. Nie, może byśmy jakąś broń ulepszyli, ale to wydaje mi się, że to będzie słabe. 41. Ice Blood. Mamy składniki, więc można ulepszać. Ale wątpię, żebym tym walczył. A, widzicie, że mamy tutaj ten. Nie, to nie ma sensu to ulepszać. Dobra, zostawmy to w spokoju. O, możemy to ulepszyć. Ja pierdziu. Ale wtopiłem, patrzcie. Kurde, mogłem to wcześniej zrobić, widzicie, ale spartoliłem. A widzicie, co jeszcze mogę jej coś dać? Sześć ma punktów. Make sure you get back safe. Dobra. It'll be okay. I know you can do it. Relax. No matter what happens, we'll always be right there with you. No, weźmy to. Już tak tutaj nic nie. Nie zdobędziemy lepszego. We're here to help too. I've got a whole new line of stock in, thanks to my Herculean efforts. But seriously, you've made my job a whole lot easier. Wiecie co, czekajcie, zobaczmy, nie mamy dla niej nic. Zero punktów. If you want it, I got it. O, ma Queen Titanium. Za 2000 można kupić. To kosztuje tysiaka, to kupmy to, to się przyda. Go out there and give it to him. Tu mamy zadanie. Rescue Silva, investigate professional government outskirts. Dobra, my sobie pójdziemy jeszcze tutaj, zrobimy sobie tego. What is it? Odnowimy sobie wspomnienia. Dzięki tym wspomnieniom możemy też achievementy zdobyć na Steamie. For a brief moment, I felt like I was truly alive. It was because of you. Thanks to you, Louis. I wonder if I was able to become even a little bit like you. Goodbye. To było czwarte wspomnienie, nie wiem, czy ostatnie? To was... Kevin, you... You wanted to... Yeah. I believe you need a real sense of dedication before you can truly say you've saved someone. It's just self-deception to feel like you've helped after giving no more than handouts. At the same time, I'd be a coward if I only sat back and watched while doing nothing. Even if I'm deceiving myself, I have to keep fighting. And if I fail to help, I'll face up to what I've done. But I also won't let that stop me from trying to help others. That's what I've decided. I couldn't save Cruz. Even when she begged for my help, I wasn't strong enough to do what was necessary. Now, this is all I can do for her. And the world. It
doesn't change what happened, or the fact that I'm responsible for Kevin's death. However, I appreciate you sharing his memories with me. Thank you. No dobra. Nie zdobyłem żadnego achievementu. What is it? Mamy Hermesa, pierwszy, drugi, tu nam coś brakuje. Our scouts were in it up to their necks, but they brought us intel that gave us the queen's location. Yaksha squad, those guys are the best. We've been given the order to deploy. This is the real thing, so stay on the ball. Hey, Davis, are you listening? Hmm? Oh, yeah. Sorry. I'll go get ready. Pay attention, Davis! The middle of enemy territory is no place for a stroll. Sorry. I appreciate it. You're about to frenzy. We need to get you back for treatment. Hey, Davis. What's been the matter with you lately? It seems like we catch you spacing out more and more these days. If something's wrong, you can talk to us. We're friends, right? Yeah, you're right. Sorry. The truth is, I've been looking for someone ever since I woke up as a revenant. Her name is Jessica. We were engaged back when I was still human. She was my fiancée. Można skipa zrobić, czyli można to przewinąć te wspomnienia. Nie musimy tutaj. O, mamy Davis Memories, odblokowane osiągnięcie. No, widzicie, warto. That was one of my memories, wasn't it? Where did you find it? The depths, huh? Hard to believe it was all the way down there. I guess these things really are in the last place you think to look. My memory loss is pretty severe, even for a revenant. Almost everything from my human days is gone. My name isn't even Davis, or at least I don't think it is. They just started calling me that when I became a revenant. When I first woke up, the only thing I had in my possession was a single photograph of a woman. But no matter how much or how hard I thought about it, I just couldn't remember who she was. I appreciate any help you can provide. Thank you. Chyba nam teraz odblokuje kolejne. I still knew her name back then. Back then, it was one battle after another. Somewhere in all the fighting, I must have just lost that memory. I knew I wouldn't die, so I kept coming back again and again. But I left something important behind. On chyba nam udostępni teraz kolejne te miejscówki tam pod ziemią. Zdaje się, bo chyba wszystkich jest trochę więcej. Zobaczę sobie tutaj. Honestly, I'll lead the way. Just tell me where we're going. A, widzicie, mówiłem. Please take care of Silva. Dlaczego ta postać się nasza blokuje? Dobra, jeszcze jedną wspomnienie zrobimy i będziemy kończyć. A. Your fiance is not an easy person to find. Sorry. I didn't mean to drag you both into all of this. Stop apologizing. The queen is gone now, so we can continue surveying the depths. All we have to do is keep our eyes peeled and avoid letting our guards slack. Yeah, but we've been looking practically everywhere and there's just no trace of her. At this point, she might even be... Don't. We don't want to jinx it.
I contacted someone at the shelter, but no one there matched the description. Thank you for trying. Still, I wonder if maybe it's time for me to give up and move on. Listen, Davis. If that's what you've decided, if you really want to move on, then I'd be happy to come along with you. Naomi, I'm not sure I can yet. Right. Of course. I'm just being impulsive. Sorry. Forget what I just said. Sorry, but I have other business to take care of today. We've had a few reports of a revenant sneaking off with blood beads, so I have to investigate that. Watch your back out there, alright? People will do anything if they're thirsty enough. Don't worry about us. Just get yourself home safe, yeah? I will. Take care. Dobra. I prawdopodobnie dostaniemy dostęp teraz do kolejnego poziomu lochów. Bo tam jest wszystkich tych poziomów, tam jest chyba 12 nawet, czy 9, jakoś tak. No, mamy tylko 3 na razie ukończone. I had been so focused on trying to find my fiance that I didn't see what was right in front of me the entire time. The three of us have been together since Operation Queenslayer. Honestly, you just don't find friends like that every day. I had completely forgotten what she'd said back then. It feels pretty pathetic, forgetting something like that. Life as a revenant seems like a cruel joke sometimes. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. Dzięki za uwagę. Cześć.